dobry Państwu. Okres Bożego Narodzenia to jest taki okres obdarowywania się prezentami świętego Mikołaja. I dzisiaj do nas również zawitał Mikołaj w postaci dwóch ambulansów przeznaczonych dla naszego pogotowia ratunkowego. Ale jak Państwo wiecie, obsługujemy nie tylko powiat tomaszowski, ale również powiat brzeziński. Jedna z tych karetek jest przeznaczona dla powiatu brzezińskiego. Druga jest dla Rzeczycy i myślę, że obywatele, mieszkańcy powiatu brzezińskiego i gminy Rzeczyca powinni, tak powiem, na tym skorzystać, ponieważ nowo zakupione ambulanse, które zostały zakupione w ramach programu Ministerstwa Zdrowia, wymiany taboru, że tak powiem, ambulansów pogotowia. I dzięki temu, że każda z nich została dofinansowana w wysokości 400 tysięcy złotych, mogliśmy zakupić w trybie, że tak powiem, bardzo szybkim te ambulanse, ponieważ cała Polska wystartowała, ale nie wszyscy, że tak powiem, zdążyli na czas. Mili Państwo, oczywiście zawsze jak spotykamy się z takiego powodu, że nasz tomaszowski szpital otrzymuje, no w tym wypadku już karetki, tak, nie tylko finanse, ale już gotowy sprzęt, z którego możemy korzystać, to jest wspaniała chwila i wszyscy się z tego radujemy. Myślę, że najbardziej pracownicy, no i oczywiście pacjenci, którzy na tym najwięcej skorzystają, czyli my wszyscy. Czyli my wszyscy, chociaż nikomu oczywiście tego nie życzę. Ja mam nadzieję, że w najbliższym roku 2020, gdzie wiemy, że będą też dodatkowe środki przeznaczone na szpitale powiatowe, więc mam nadzieję, że tutaj pan starosta już zadba o to, żeby również one trafiły do naszego szpitala i żeby nasz szpital mógł się rozwijać. A ja oczywiście na ten najbliższy 2020 rok życzę Państwu i sobie, żebyśmy nie chorowali, ale żeby nasz szpital był tak przygotowany, że gdyby nie daj Boże coś się wydarzyło, to w każdej chwili i jak najszybciej otrzymamy tą pomoc. Wszystkiego najlepszego i no, trzeba się cieszyć z takich wydarzeń. Dziękuję bardzo. Panie starosto, panie prezesie, wszyscy zebrani na tej dzisiejszej uroczystości. Proszę Państwa, widzieliśmy się tutaj na podobnej uroczystości, cokolwiek jednak innej, 10 dni temu, a mianowicie wtedy, kiedy był otwierany oddział okulistyczny. Mówiliśmy o tym, że to bardzo radosna informacja dla Tomaszowskiego Centrum Zdrowia, że na powrót taki oddział wraca do naszego szpitala. To wszystko jest takie budujące w perspektywie budowy szpitala, który rzeczywiście będzie pełnił rolę takiego centrum w ramach tych powiatów ościennych. Nie wiem, czy Państwo pamiętają, ale na początku roku, kiedy wchodziliśmy w to zadanie związane z obsługą pogotowia ratunkowego dla trzech powiatów, czyli powiatu tomaszowskiego, Łódź Wschód i powiatu brzezińskiego, mówiłem, że zrobimy wszystko jako zarząd powiatu i Rada Powiatu Tomaszowskiego, żeby do końca roku były zakupione 4 karetki. Proszę Państwa, dotrzymaliśmy słowa, przed końcem roku oddajemy 2 kolejne karetki, 2 wcześniej, tak jak Państwo pamiętają, dzięki temu, że Rada Powiatu przeznaczyła określone środki, kupiliśmy środków własnych. Dzisiaj te środki są w części ministerialnej, 800 tysięcy i 300 tysięcy to są środki Tomaszowskiego Centrum Zdrowia. To jest wspaniała informacja. Będziemy starać się rozwijać i wzmacniać nasz szpital, tak żeby nam przynosił chlubę, a jakość leczenia była na jak najwyższym poziomie. Proszę Państwa, bardzo dziękuję tym wszystkim, którzy wspomagali całą tą inicjatywę, którzy dopingują szpital, którzy starają się mówić wiele dobrych i ciepłych słów na ten temat, bo to jest bardzo ważne i istotne, żebyśmy razem budowali to, co jest najważniejsze, czyli taką jakość
nie tylko zewnętrzną, ale jakość w postaci zakupu nowych narzędzi, bo te karetki są narzędziami, które będą wykorzystywane przez pracowników Tomaszowskiego Centrum Zdrowia, żeby służyły mieszkańcom powiatu tomaszowskiego, ale w tym przypadku również mieszkańcom dwóch innych powiatów, tak jak powiedziałem, łódzkiego wschodniego i powiatu brzezińskiego. To nas bardzo cieszy. Mam nadzieję, że w niedługim czasie będziemy mogli cieszyć się z budowy nowego lądowiska. To, co było przekazywane Państwu wiele razy, ta procedura w tej chwili trwa, wyłaniania najlepszej oferty. Są oferenci, są chętni, którzy chcą zbudować takie lądowisko i to, co mówiłem ostatnio, najpóźniej do końca czerwca to lądowisko będzie tutaj właśnie funkcjonować na terenie naszego miasta i będzie obsługiwało nasz szpital. To są dobre informacje. Jestem przekonany, że w kolejnych tygodniach i miesiącach będziemy mogli Państwu jako zarząd powiatu przekazywać te informacje równie często i tak samo w taki sposób radosny. Widzę, proszę Państwa, że przybył tutaj przewodniczący Komisji Zdrowia, który też w czasie całego tego roku minionego, 2019, wnioskował o pewne zakupy na rzecz szpitala. To się udało. Mówimy tutaj o łóżkach, które są skierowane zarówno do rehabilitacji, jak i tutaj psychiatrii na te oddziały. Proszę Państwa, wspólnie razem staramy się budować to, co jest dobre dla naszego szpitala i to, co przynosi ulgę tym wszystkim, którzy no, korzystają z usług naszego szpitala, ale czasami wydaje nam się, że nie ma znaczenia, nie ma różnicy, na jakich chociażby łóżkach będą leżeć chore, ale w przypadku tych ciężkich chorób to ma konkretnie znaczenie, bo to przynosi ulgę. Ulgę w tym cierpieniu, które po prostu przeżywają. Także to jest wspaniała, radosna chwila. Miejmy nadzieję, że takich po prostu będzie więcej. Ja tutaj serdecznie gratuluję pani staroście powiatu brzezińskiego, pani Renacie Kobiera, że będzie u siebie miała taką właśnie nową karetkę zdrowia. Także dziękuję bardzo wszystkim. Wszystkiego dobrego. Pani starosta została wywołana do tablicy. Bardzo prosimy. Bardzo dziękuję. Bardzo króciutko chciałam pogratulować przede wszystkim Tomaszowskiemu Centrum Zdrowia zakupu tych dwóch pięknych karetek, ale podziękować w imieniu powiatu brzezińskiego, w imieniu mieszkańców powiatu brzezińskiego za zadysponowanie tej karetki u nas w powiecie. Dziękujemy bardzo panu wojewodzie, panu prezesowi, panu staroście. Serdecznie dziękujemy, bo na pewno te karetki poprawią bezpieczeństwo i w naszym, i w waszym powiecie. Bardzo się cieszymy, że będzie to nowa, piękna karetka i dziękujemy bardzo. Zapraszam panią wójt gminy Rzeczyca. Szanowni Państwo, okres świąt mamy za nami, ale jednak czas prezentów, jak widzę, się nie skończył. Pozwólcie, drodzy Państwo, że w tym miejscu bardzo serdecznie podziękuję panu prezesowi, panu staroście oraz panu ministrowi za to, że mimo iż Rzeczyca jest gminą najbardziej oddaloną od centrum powiatu tomaszowskiego, o tej Rzeczycy się nie zapomina, o mieszkańcach Rzeczycy się nie zapomina. Czas dojazdu z Rzeczycy chyba najdłużej, tak? Najdłużej trwa, żeby dojechać do szpitala i tak istotne dla naszych mieszkańców jest to, aby ten sprzęt był wysokiej jakości i aby ten czas był skrócony do minimum. Pozwólcie Państwo, że na nowy rok złożę w imieniu mieszkańców wszystkim Państwu wszelkie dobra, żeby Was nie omijały, zdrowie Wam sprzyjało i żeby ten rok przyszły był jeszcze lepszy od tego, który mija. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. No i teraz użytkownikowi oddajemy głos, czyli przewodniczącemu Rady Miasta Tomaszowa, panu Krzysztofowi Kuchcie. Szanowni Państwo, jak widzicie wszyscy, są to dwa świetne ambulanse. Jest to ambulans z 3-litrowym silnikiem, ze skrzynią biegłą automatyczną. Tak pani starosta i pan starosta wspominał. Jest to sprzęt najwyższej jakości z pierwszej półki, który w tej chwili dostępny jest na naszym rynku. Te auta oczywiście trafią do gminy Rzeczyca i powiatu brzezińskiego, bezpośrednio do miasta brzezińskiego. Są to dwie karetki podstawowe, ale one są idealnie wyposażone, tak samo jak karetki specjalistyczne czy karetki z lekarzem. Spokojnie mieszkańcy zarówno gminy Rzeczyca, jak i Brzezin mogą się czuć bezpiecznie.
Co prawda wcześniej nie było inaczej, również mogli się czuć bezpiecznie, bo mamy świetnie wyszkolonych ratowników, którzy w tych terenach działają, a teraz tylko poprawimy jakość, ponieważ działanie dobrego ratownika, czyli dobrego, wykształconego ratownika z dobrym sprzętem zrobi wszystko. Po prostu na dzień dzisiejszy jesteśmy pewni, że są w stanie wykonać najlepszej jakości świadczenia ze strony Tomaszewskiego Centrum Zdrowia i zapewniam Państwa, że tak jest. Życzę Panu Prezesowi, jednocześnie dziękując za to, że zaangażował się zarówno z Panem Starostą, jak i z Panem Ministrem na zakup tak świetnych aut. Jak Pan Prezes wspomniał, nie wszystkim to się udało. W związku z tym, że te auta i te pieniądze, środki zostały przez ministra przekazane w drugiej części roku, w związku z tym bardzo czas był okrojony na przeprowadzenie całej procedury przetargowej. W związku z tym, że my mieliśmy troszkę już doświadczenie wcześniej z tym przetargami, bośmy te dwa kolejne wcześniej przetargi też przygotowali, mogliśmy się troszkę posłużyć już w prawą. Bardzo szybko, świetnie to było przygotowane przy wsparciu oczywiście tutaj całego zarządu powiatu i szpitala oczywiście. Udało to się świetnie zrobić, wyłonić wykonawcę i w niedawnych kilku dniach wcześniej teraz odebraliśmy te auta, tak Państwo widzicie, w pięknym kolorze, nowym, bo to niespotykany kolor, który w tej chwili wchodzi na rynek polski, unijny. I za wszystkie kolejne auta, które w następnych etapach będą kupowane, już będziemy mieli w takich kolorach. Myślę, że spokojnie mogę powiedzieć, że jest to sprzęt najwyższej jakości, Panie Prezesie. Gratuluję serdecznie i dziękuję bardzo. Zgromadziliśmy się, aby Chrystus Pan, nasza droga, prawda i życie otoczył opieką i błogosławieństwem nas i te dwa pojazdy na wszystkich drogach. Naszym patronem jest święty Krzysztof, który nosił na swoich barkach Chrystusa. Dlatego rozpoczynamy jazdę, żegnając się znakiem Krzyża Świętego, aby Chrystus Pan był zawsze z nami i aby nas prowadził do celu podróży i życia. Panie Jezu Chryste, strzeż i chroń wszystkich ludzi, którzy podróżują naszymi drogami. Ciebie prosimy. Prosimy Cię za wszystkich posiadających własne pojazdy, aby posługiwali się nimi dla spełnienia swoich obowiązków. Ciebie prosimy. Prośmy za kierowców, aby przestrzegając przepisów drogowych bezpiecznie prowadzili swoje pojazdy. Ciebie prosimy. Zmiłuj się nad wszystkimi, którzy ponieśli śmierć na naszych drogach i obdarz ich radością życia wiecznego. Ciebie prosimy. Wszechmogący wieczny Boże, który z ojcowską dobrocią strzeże swoich stworzeń, wysłuchaj nasze prośby i udziel sługom swoim zdrowia duszy i ciała, aby mogli spełniać swoje obowiązki na końcu doczesnego pielgrzymowania wrócili do Ciebie przez Chrystusa Pana naszego. Prośmy o błogosławieństwo Boże dla pojazdów i tych, którzy nimi będą się posługiwać. Boże, który mocą swojego słowa stworzyłeś cały wszechświat i dałeś człowiekowi władzę nad całym stworzeniem oraz moc doskonalenia świata według zamysłów Twojej woli. Spraw, aby te pojazdy, dzieło Twoje i pracy ludzkiej, dzięki Twemu błogosławieństwu służyły dla dobra człowieka, jego pracy i wypoczynku. Za wstawiennictwem świętego Krzysztofa, patrona kierowców, ustrzeż Panie wszystkich, którzy będą korzystali z tych pojazdów od wszelkich nieszczęść duszy i ciała, aby bezpiecznie mogli dojechać do wyznaczonego celu. Niech te pojazdy będą błogosławione dla Twojej chwały i dla pożytku ludzkiego w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Będziemy dzielić do połowy. Panie, najpierw pan Podpisali, że to jest